Michał Adamski, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na niedzielne główne wydanie zbliżeń. Ryzykowali własnym życiem, by ocalić innych. W czasie II wojny światowej z rąk Niemców zginęło 6 milionów Żydów. Ci, którym udało się przeżyć, dają świadectwo innym. Historii Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej poświęcono Międzynarodową Konferencję Pamięć i Nadzieja. W spotkaniu zorganizowanym w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele polskiego rządu wraz z premier Beatą Szydło. Pozbawieni domów, majątku, prawa do życia, według planu hitlerowców mieli zniknąć z kart historii. Liczba żydowskich ofiar w czasie II wojny światowej szacowana jest na prawie 6 milionów. 1/3 tej liczby, czyli około 2 milionów, stanowiły dzieci. Z roku na rok osób, które przeżyły Holokaust, jest coraz mniej. Jak mówią, żyją, by dawać świadectwo innym, by ocalić historię od zapomnienia. Byłam skazana na śmierć, bo za tylko jedną zbrodnię, bo urodziłam się Żydówką. Chcę podkreślić, że ocalenie zawdzięczam Polakom, rodzinie Wachółków i siostrom franciszkankom rodziny Maryi. Oby ich imiona nie były nigdy zapomniane. Ci, którzy przeżyli, podkreślają, że zawdzięczają życie innym. Polakom, którzy w obliczu tragedii nie bali się nieść pomoc Żydom. Nawet wtedy, gdy za taki czyn groziła kara śmierci. Wśród nich były siostry franciszkanki rodziny Maryi. Każdy dom rodziny Marii w jakiś sposób otworzył swoje bramy, a siostry serca na przyjęcie dzieci żydowskich. Siostry uważały, że jest to obowiązek sumienia, a matka Getty, ukrywając dzieci żydowskie, mówiła: ratuję człowieka. Ratowała życie ludzkie, które ma największą wartość. Bohaterowie, sprawiedliwi wśród narodów świata, największą grupę osób, które otrzymało najwyższe izraelskie odznaczenie, stanowią Polacy. Wśród nich jest Antonina Żabińska, która wraz z mężem ukrywała Żydów na terenie warszawskiego zoo. Takich osób jest więcej. Wszyscy, ryzykując, ratowali życie innym. Nie można było być ocalonym w Polsce bez pomocy Polaków. Nie można było być ocalonym w Generalnej Guberni bez pomocy Polaków. Dlatego 100 czy 100 kilkadziesiąt tysięcy, jakże mało tych naszych braci żydowskich, którzy zostali ocaleni, wszyscy zostali ocaleni przez Polaków. Karty historii, pełne bólu i śmierci, na zawsze połączyły Polaków i Żydów, podkreślali uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Pamięć i Nadzieja, w której uczestniczyli przedstawiciele polskiego rządu wraz z premier Beatą Szydło. Jest dla mnie wielkim honorem, że mogę dzisiaj tutaj uczestniczyć w tym bardzo ważnym, przywołującym prawdę przedsięwzięciu, a przede wszystkim konferencji, która ukazuje właśnie praktyczny wymiar tych słów, że nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ci znani, jak i bezimienni bohaterowie, wszyscy zasługują na szacunek i podziękowanie, podkreślali przedstawiciele parlamentu Izraela. Nie ma na świecie drugiej takiej odwagi. Jesteśmy tu po to, by im podziękować, by pielęgnować ich pamięć, by pozdrowić ich i potwierdzić ich wielkość. Konferencję zorganizowaną w Kaplicy Pamięci Męczenników Polskich poprzedziła uroczysta msza święta w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. A teraz film Przestroga, który pokazuje, jak niewiele potrzeba, by doszło do wypadku. Samochód dostawczy wjeżdża na przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający szynobus. Auto zostaje niemal przepołowione. Kierowca może mówić naprawdę o wielkim szczęściu. Do tego wypadku doszło we wtorek na przejeździe kolejowym Papowo-Toruńskie Osieki. 36% niższe. Czasami warto poczekać parę sekund, patrzeć, co się dzieje wokół, bo inna osoba może czegoś nie zauważyć i może zdarzyć się tragedia. To skrzyżowanie jest dość niebezpieczne. Często tutaj dochodzi do wypadków, niekoniecznie z udziałem pociągów, ale tutaj na drodze krajowej często non-stop jakieś stłuczki, zderzenia. No jest tutaj ciężko po prostu wyjechać w jedną czy w drugą stronę, bo jest tu dużo czynników, które utrudniają. Zaryzykuję?
Kierowca samochodu dostawczego został przewieziony do szpitala, nie odniósł poważnych obrażeń i nie ucierpiał również maszynista ani żaden z pasażerów szynobusu. Niewiele jednak brakowało, aby wszystko skończyło się dużo bardziej tragicznie. Do takiego właśnie tragicznego w skutkach wypadku doszło dzisiaj w miejscowości Mełno, niedaleko Grudziądza. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginął 3-letni chłopiec, a 3 osoby trafiły do szpitala. Policja ustala okoliczności tego wypadku i apeluje o ostrożną jazdę. I zmieniamy temat. Samotne, opuszczone i często zmagające się z przeszłością. Jak pokazują statystyki, coraz częściej do schronisk dla kobiet trafiają nie samotne matki z dziećmi, a kobiety seniorki. Tak jest między innymi w bydgoskim schronisku. Nie zależy mi na życiu. Późna jesień i zima to trudny czas dla osób bezdomnych. Schroniska i noclegownie zapełniają się. Jak wskazują statystyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce jest ponad 33 tysiące osób bezdomnych. Nie każda z tych osób chce przyjąć pomoc. Dach nad głową, ciepły kąt, posiłek i spokój. Na takie wsparcie mogą liczyć osoby żyjące w schronisku. Tu pojawia się możliwość realnej pomocy. Liczne warsztaty czy zajęcia z psychologiem pozwalają wyjść ludziom z kryzysowej sytuacji. W bydgoskim schronisku dla bezdomnych kobiet przebywa 80 osób. Jeszcze kilka lat temu w tym miejscu żyły przede wszystkim matki z dziećmi. Dziś to głównie seniorki. Polityka społeczna prowadzona przez rząd w dużej mierze rozwiązała problem tych osób z dziećmi młodszych, dlatego że one zostały objęte wsparciem, między innymi w postaci 500+, różnych, one mogą korzystać z różnych świadczeń, z zasiłków okresowych, z pomocy społecznej, zasiłków celowych, mają alimenty, mają zasiłki rodzinne. W bydgoskiej placówce mieszka tylko 5 matek z dziećmi. Wiele podopiecznych wyszło z bezdomności. Osoby starsze zajęły ich miejsca. Osamotnione, z niewielkim dochodem, tu próbują budować swoje nowe miejsce na ziemi. Zobacz, jak ładnie wyglądam. Pani Łucja kilka lat temu straciła męża i dom. W schronisku znalazła spokój i nawiązała przyjaźnie. Ale marzenie ma jedno. W domu nie zastąpi nikt. Nawet najlepiej go by się działo. Krzywda tu się żadna nie dzieje, oczywiście, bo jednak jest panie, jest opierunek, to nie można tego powiedzieć. Ponad 83% osób bezdomnych to mężczyźni, kobiety to nieco ponad 16%. Jednak to właśnie one częściej wychodzą z kręgu bezdomności. Już jutro na antenie TVP3 Bydgoszcz w programie Czas na interwencję mówić będziemy o zjawisku bezdomności. Bydgoszcz, Monika Kamińska. Wyższe płace i większe wydatki. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, Polacy żyją na coraz wyższym poziomie. Widać to nie tylko w sklepach podczas zakupów, ale także na przykład w malejącej liczbie dłużników. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują jasno, w polskich gospodarstwach domowych wydatki na jedną osobę wzrastają. To znak, że portfele Polaków są grubsze. Widać to między innymi w zjawiskach związanych z zadłużeniem. W fordońskiej spółdzielni mieszkaniowej tak dobrej sytuacji z płatnościami nie było od lat. W przeciągu ostatnich 10 lat zadłużenie było na poziomie około 4 milionów złotych, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku to zadłużenie spadło do poziomu 2 milionów 300 tysięcy złotych. I no jest to dla nas poziom zadowalający, dlatego że prognozujemy, że na koniec tego roku ten wynik będzie jeszcze lepszy. Tak dobra sytuacja to, jak twierdzą przedstawiciele tej spółdzielni, wynik tak zwanej miękkiej windykacji. Chodzi o to, by z dłużnikiem rozmawiać i szukać wspólnych rozwiązań. Najwięcej dłużników to osoby, które nie zapłaciły za 3 do 6 miesięcy należności. Wówczas spirala zadłużenia pozwala na szybką spłatę. Fordońska spółdzielnia mieszkaniowa rozważa także wprowadzenie możliwości odpracowania zadłużenia. Polacy coraz częściej spłacają swe długi. To wynik nie tylko większych dochodów, ale również budowania świadomości konsumentów. Wolę nie zaczynać z bankami. Brak długów i stabilna sytuacja finansowa pozwala na myślenie o tym, by gromadzić. 2/3 Polaków deklaruje, że ma oszczędności, ale często to nie więcej niż wysokość 1-2 pensji. Jak mają, to nie oszczędzają, a jak nie mają, to z czego mają oszczędzać? Myślę, że oszczędzają, ale chyba raczej mała grupa Polaków, dlatego że no, raczej większość nie ma dochodów takich zbyt wysokich, żeby było faktycznie z czego oszczędzać. Ja oszczędzam, tak.
I na co pan zbiera? Na wszelki wypadek. No w moim wieku, wie pani, 500 zł jest takie konto, pobierają z mojego ROR-u 500 zł. Jak podkreślają specjaliści, potrzeba posiadania oszczędności wynika bardziej z poziomu finansowej świadomości danej osoby niż z zasobności jej portfela. Spośród krajów Unii Europejskiej wyższą stopę oszczędności mają kraje uznawane za znacznie biedniejsze niż Polska, jak Rumunia czy Bułgaria. Pomagają charytatywnie i liczą na pomoc materialną, a nie finansową. Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę organizuje zbiórkę darów. Zebrane rzeczy mają trafić do wszystkich potrzebujących dzieci, ich rodzin oraz podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych. Dzień dobry, zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Ciepła odzież oraz żywność, te rzeczy są szczególnie potrzebne podczas zimowych dni i w nadchodzącym okresie świątecznym. Wolontariusze zbierają to, co najbardziej potrzebne. Wszystko tak naprawdę, artykuły spożywcze, ubrania, środki czystości. Po raz pierwszy w Bydgoszczy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zachęca do dzielenia się darami dla rodzin, świetlic środowiskowych i domów dziecka. Zbiórka zorganizowana została w ramach ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zbieramy wszystkie rzeczy, bo wiemy, że te rzeczy będą spożytkowane, że one są bardzo przydatne, a w okresie zimowym szczególnie. Na pewno nie zostawimy nikogo z pustą ręką i nie pozwolimy odejść bez niczego. Nie pieniądze, ale ubrania, zabawki czy artykuły z długim terminem ważności. Wolontariusze towarzystwa zachęcają, by dzielić się tym, co dla będących w trudnej sytuacji życiowej może być wielkim wsparciem. Te produkty na pewno się przydadzą. Na pewno trafią w dobre ręce i na pewno będą nie w formie gotówkowej, a w formie takiego daru będą przekazane i na pewno lepiej odebrane niż jakaś gotówka. Są potrzebne takie akcje i bardzo nas to cieszy, że można w czymś takim uczestniczyć. Jestem mile zaskoczona i zawsze wspieram takie akcje. Wie pani, no z pieniędzmi różnie, a to wiem, że do dzieci dotrze, nie? A gro jest dzieci, które mają taką potrzebę. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę to już 25. ogólnopolska akcja charytatywna. Dary można składać do 31 grudnia w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ulicy Jaworowej 5 w Bydgoszczy. Najpierw książka Magdaleny Grzebałkowskiej Beksińscy, portret podwójny, potem film Ostatnia rodzina, a teraz spektakl teatralny. Wielkie emocje i tragiczny koniec. Życie rodziny Beksińskich powraca, tym razem przeniesione na scenę. To jednocześnie pierwsza premiera w tym sezonie w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Bo Zosia uważa, że pieniądze są skutkiem ubocznym malarstwa. Prawdziwy tygiel emocji, gdzie obok siebie istniały wielka samotność i miłość, która akceptowała nawet skrajne zachowania. Taki portret rodziny Beksińskich wyłania się ze wspomnień i zachowanych relacji. Próby przywołania ich świata podjęli się twórcy przedstawienia w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. To jest taki trójkąt emocjonalny. Ci ludzie są bardzo blisko, wręcz w jakiś taki sposób związani ze sobą bardzo mocno. Żeby nie powiedzieć w sposób chorobliwy. Praca nad postaciami Zdzisława i Tomasza Beksińskich to duże aktorskie wyzwanie i wielka praca, by przedstawić złożoność ich osobowości. Miał problemy z odnalezieniem siebie w świecie w ogóle. Głównie też przez sytuację rodzinną, z tym, że miał jakby trochę problemy emocjonalne względem też relacji ojcowsko-synowskiej. Beksińscy to pierwsza premiera w tym sezonie w Teatrze Polskim, a jednocześnie pierwsza w kadencji Łukasza Gajdzisa, nowego dyrektora bydgoskiej sceny. To nagroda dla osób i instytucji, ambasadorów najwyższych polskich wartości. Perła polskiej gospodarki stanowi dowód uznania za dorobek zawodowy i doświadczenie w różnych dziedzinach życia. To wyróżnienie przyznawane jest w kilku kategoriach. Między innymi gospodarka, nauka czy krzewienie wartości społecznych. Tegorocznym laureatem honorowej perły polskiej gospodarki w dziedzinie kultura jest polski kompozytor i dyrygent Piotr Salaber. Jest to ogromne wyróżnienie, to jest też dowód zaufania i poczucie znalezienia się w zupełnie niezwykłym gronie, które oczywiście zobowiązuje do dalszej ciężkiej pracy. Perły polskiej gospodarki anglojęzycznego miesięcznika Polish Market przyznawane są od 15 lat. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się między innymi Wojciech Kilar, Małgorzata Walewska czy Urszula Dudziak. A teraz sprawdzamy, co dzieje się w sporcie. Czeka na państwa Mirosław Wysocki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w serwisie sportowym sporo o koszykówce w Kłajpedzie w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata Chiny 2019. Polska gra z Litwą. W Grudziądzu w towarzyskim meczu polski Cukier Toruń pokonał AZS Koszalin 72-50, a w Toruniu w 10. kolejce Basket Ligi Kobiet Energa podejmowała Basket 90 Gdynia. Torunianki pierwszą kwartę wygrały 28-20. Druga była już bardziej wyrównana, ale na przerwę Energa schodziła z przewagą 9 punktów, 44-35. W drugiej połowie zespół gości starał się zmniejszyć dystans, ale ponieważ koszykarki z Gdyni często pudłowały, nic z tego nie wyszło. Katarzynki wygrały 89-79. Wieczorem powiemy też o piłce nożnej. Lider trzeciej ligi Elana Toruń zagrała z zajmującą dolne rejony tabeli Unią Solec Kujawski, a spotkamy się około 21:45. Informacjami sportowymi kończymy główne wydanie zbliżeń. Za chwilę szczegóły prognozy pogody, a nasz wieczorny serwis o 21:30. Już teraz Państwa zapraszam. Do zobaczenia.